kreatywność w przedmiotach ścisłych. Dlaczego kreatywność jest ważna w algebrze? Tu chodzi o rozwiązywanie zadań, ale nie tak jak kiedyś, gdy na przykład wkuwało się tabliczkę mnożenia. Nie uczymy się na pamięć schematów, tylko poznajemy narzędzia potrzebne do rozwiązywania zadań, a potem wykorzystujemy je w kreatywny sposób. Przypomina mi to sztukę. Kiedy malujemy obraz, mamy do tego specjalne narzędzia, na przykład pędzle, i korzystamy z różnych technik, aby stworzyć coś większego. Według mnie w algebrze chodzi o łączenie rzeczy, które już znamy, w coś większego. Słowo algebra pochodzi z języka arabskiego. Dosłowny sens to ponowne łączenie części, które się rozpadły. Rozkładanie matematycznych wyrażeń i składanie ich z powrotem, nadawanie im postaci równań, to esencja algebry. Wspaniale, że równania można układać i rozwiązywać na wiele różnych sposobów. I tu do gry wkracza kreatywność.